firma Arslev kojarzona jest głównie z wbijanymi palami prefabrykowanymi, ale chciałbym podkreślić, że technologie in situ nie są nam obce. Technologie in situ, wiercone, polegają na formowaniu w gruncie elementów typu pal, mikropal, kolumna lub gwóźdź. Do ich wykonania wykorzystuje się zestawy wiercące wyposażone w dyszę, przez którą do gruntu wprowadzany jest iniekt, zaczyn bądź mieszanka betonowa. Łukasz Morawski. W firmie Arslev mam przyjemność pracować w zespole projektowym odpowiedzialnym za przygotowywanie rozwiązań z wykorzystaniem technologii robót geotechnicznych wykonywanych in situ i dla rozwiązań zagadnień hydrotechnicznych. W tym filmie opowiem o technologii głębnego mieszania gruntu DSM i o technologiach pali formowanych w sposób pełni przemieszczeniowy w gruncie, czyli FDP i FDC. Natomiast w kolejnym filmie scharakteryzuję technologię wiercenia pali świdrem ciągłym CFA-VDW, jak i technologię mikropali i gwoździ gruntowych. Firma Arslev posiada zestawy wiercące do wykonywania technologii wgłębnego mieszania gruntu DSM, do pali i kolumn przemieszczeniowych FDP i FDC, do pali i kolumn wierconych świdrem ciągłym CFA i VDW oraz do mikropali i gwoździ gruntowych. Wymienione technologie stosowane są dla posadowienia obiektów budowlanych, wzmacniania podłoża gruntowego, dla poprawy statyczności skarp, zboczy i osuwisk. Ponadto stosowane są dla zabezpieczenia wykopów, istniejących obiektów oraz w celu ograniczenia przepływu wód gruntowych. W pracowni projektowej Arslev poszczególne technologie dobieramy na podstawie analizy warunków gruntowo-wodnych i charakterystyk projektowanych obiektów. Technologia DSM, czyli wgłębne mieszanie gruntu, polega na formowaniu w podłożu kolumn utworzonych z miejscowego gruntu, zmieszanego ze spoiwem, najczęściej cementem bądź cementem wraz z domieszkami, takimi jak wapno, popiół, żużel czy bentonit. Technologia ta znajduje głównie zastosowanie przy posadowieniu obiektów drogowych, wiaduktów, obiektów kubaturowych czy też fundamentów turbin wiatrowych. Wykorzystywana jest do wzmacniania podłoża nasypów drogowych i kolejowych, parkingów i posadzek. Kolumny DSM wykorzystujemy do tworzenia konstrukcji oporowych, zabezpieczenia ścian wykopów oraz do formowania pionowych barier przeciwfiltracyjnych. Jedną z zalet technologii DSM jest brak generowania wibracji i drgań do otoczenia oraz umiarkowany hałas. Kolumny posiadają stosunkowo niską sztywność, co jest zaletą w przypadku oddziaływań zmiennych i dynamicznych. Przestrzennie kolumny możemy dobierać w dowolne układy. Bloki kolumn, panele czy nachodzące na siebie kolumny tworzące ścieczną palisadę. Technologia DSM jest szybka w wykonawstwie i daje niewielkie ilości urobku. Technologia przemieszczeniowa FDP-FDC, czyli pale i kolumny formowane w pełni przemieszczeniowo, jest również metodą bezwstrząsową i bezwibracyjną, dzięki czemu możemy ją stosować m.in. w ścisłej zabudowie miejskiej. Pale i kolumny przemieszczeniowe wykonywane są przy pomocy żerdzi zakończonej świdrem w kształcie wrzeciona. W trakcie pogrążania świdra jego poszerzona końcówka rozpycha grunt na boki bez wynoszenia urobku, co prowadzi do dogęszczenia ośrodka gruntowego. Po pogrążeniu żerdzi na projektowaną głębokość obracający się świder podnoszony jest ku górze z jednoczesnym podawaniem podciśnienia mieszanki betonowej. Pale i kolumny przemieszczeniowe wykorzystywane są do posadowienia obiektów kubaturowych, fundamentów turbin wiatrowych, jak i dla posadowienia obiektów drogowych i mostowych. Przy ich pomocy można wzmocnić podłoże nasypów drogowych i kolejowych, podłoże pod stopami, ławami i posadzkami w halach. Mocną stroną technologii przemieszczeniowej jest oprócz wspomnianych braków wibracji i drgań, także fakt, że jest to technologia bezurobkowa, co pozwala na optymalizację kosztów związanych z wywiezieniem i utylizacją urobku. Owa technologia polepsza parametry ośrodka gruntowego, zapewniając dobrą współpracę gruntu z palem lub kolumną. Zapraszam Państwa na kolejny film, w którym opowiem o technologii wiercenia pali świdrem ciągłym CFA, o technologii mikropalowej, jak i o technologii gwoździ gruntowych.